Maria Dąbrowska, Noca i Dnia. Urszula Niechcicowa urodzała nad panią Barbarą już tym samym, że nie skończywszy jak ona żadnego kursu krawieckiego, była mimo to doskonałą krawczynią. Krótko mówiąc, krawczynią z Bożej łaski. Cóż dopiero, gdy zaczęła oprowadzać panią Barbarę po kurnikach, gdzie stało bez liku kojców, z nasadzonymi na jaja kurami, indykami, kaczkami, perlicami, jeśli to była wiosna, lub gdy ją zawiodło do spiżarni. Co tam były za konfitury? Za gruszki w miodzie i occie? Co za pikle i korniszony? Jakie rydze i grzyby w marynacie? Co za konserwy z jarzyn? Pani Barbara była tak oszołomiona, że już się nawet nie starała dochodzić, jakim cudem pracowitości i sztuki dobyło się to wszystko z nader młodego ogrodu. Przy stole próbowano różnorakich specjałów, popijając równie znakomitymi domowej roboty winami i wódkami. A pani Barbara nie skrywała, że i co do smaku wszystko było wystawowe. Takich owoców smażonych, takich tortów nie jadła i w Warszawie u Lursa, a takich wędlin, ani nawet na Litwie. A i obóz, na którym jedli, był przez panią domu zimowymi wieczorami ślicznie wyhaftowany.